Cześć, 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 kochani. Eksperymentujemy sobie dalej w Legacy OS i próbowałem właśnie w tym FireJail coś uruchomić i okazało się, że to jest w Applications, Accessories i to jest ten FireJail Configuration Wizard. Jak się to otworzy, to można tutaj otworzyć sobie tak jakby w kontenerze programy, które są powiedzmy z niewiadomego źródła, które chce się sprawdzić, nie takie albo tak jak w przypadku Firefoxa, czy chociażby ten Transmission BitTorrent, to można uruchomić w kontenerze, żeby nie wdepnąć w coś przypadkiem. I ciekawy byłem, czy da się tutaj inne programiki dołożyć i zobaczymy, czy tak wziąłem ten EasyDD, bo on jest malutki i nie powinien sprawiać większych problemów, ale on potrzebuje, zdaje się, potrzebuje jako root. I to uruchomiłem go w ten sposób, że terminal. No, jeszcze jeden ten Rockster. W tym tools open current folder in terminal. I jak się zrobi sudo, tak. I przeciągnie ten EasyDD, to pokazuje ten graficzny. No. To tylko tak sobie na lipę otworzymy, bo nie będziemy tego robić, ale no, jest to użyteczne narzędzie, jeżeli się chce wgrać na przykład ten IMG i mieć na jakiś napęd USB. A zobaczymy sobie, czy nam się uda otworzyć właśnie któryś z tych. W tym FireJail, tak, żeby sprawdzić Applications, Accessories, FireJail, Configuration Wizard i zobaczymy, czy dam nam się tutaj ten Kden Live przeciągnąć. Tak, continue, sandbox, done to start in sandbox, zobaczymy co będzie. Coś nie wydaje się, żeby zastartował, ale kto wie. A tak bez tego? Kden Live Execute. Wygląda na to, że tak startuje, ale w tej piaskownicy jakoś nie. No. Ok.
Okej. No jest, działa. Jeszcze raz spróbujemy w tym FireJ. Jakiś inny akcesor jest tu. Zobaczymy, czy tak się da przeciągnąć go tu. Tu nie pozwala. No niby tak, multi-custom security profile, może to? No dobrze, zobaczymy. Continue. Done. No, jakoś nie wygląda na to, żeby chciał open with. No nic, czegoś się dowiedzieliśmy. Tyle na razie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.